Zajmuję się dwoma kwestiami, można to rozdzielić. Krytyką polityki miejskiej prowadzonej przez władze rządzące Wrocławia i jestem aktywistką nieformalnej grupy Inicjatywa 8 Marca, która organizuje manify wrocławskie od już 4 lat. I drugi blok, wielokulturowość. Jestem świeżą koordynatorką strony, którą właśnie stawiam i aktualizuję, strony infomigrator.pl. To jest projekt ogólnopolski. Wrocław do tego projektu wszedł dosłownie 2 miesiące temu. I z tego bloku wielokulturowości zajmuję się również kwestią, wspomagam Stowarzyszenie Nomada w kwestii romskiej. Prowadzę stronę, zaprojektowałam tą stronę, aktualizuję ją. Jednym z działań według mnie bardzo istotnych i również watchdogowych jest wydawanie biuletynu, który towarzyszy danej manifie. Biuletynu, który ma nakład od 500 do 800 sztuk, który rozdajemy w mieście. Również w trakcie manify, który właśnie krytycznie, bardzo krytycznie podchodzi do polityki miejskiej. Interesują nas kwestie polityki mieszkaniowej, polityki społecznej, nieudanych inwestycji, kontroli budżetu miejskiego, kontroli radnych, ale wszystko z perspektywy feministycznej. I ten blok z kolei wielokulturowy, znowu tutaj dwie strony, czyli strona roma-nomada-info.pl, która porusza kwestię przebywania społeczności Romów rumuńskich na Koczowisku we Wrocławiu. I ten nowy projekt, zupełnie świeży, o którym właściwie będę mogła więcej powiedzieć pewnie za parę miesięcy, strona infomigrator.pl, która również będzie bardziej watchdogowa, ponieważ ma być skierowana do imigrantów przebywających w danym mieście. Czyli ja będę też starała się, i już właściwie zaczęłam to robić, punktować politykę miejską prowadzoną pod kątem imigrantów, czyli jakiej pomocy udzielają imigrantom, czy w ogóle jest udzielana pomoc, czy imigranci trafiają do urzędników, czy mają z tym problem, jakie mają problemy, i ta strona będzie takim zwierciadłem, powinna być zwierciadłem działania urzędników. Strona infomigrator.pl jest stroną ogólnopolską z naciskiem na strony lokalne, podstrony lokalne. I w tym projekcie w tej chwili bierze udział Warszawa, Kraków, Lublin i za chwilę Wrocław, Łódź i Poznań. Od szkoleń oczekuję takiej konkretnej wiedzy. Chciałabym uzyskać konkretną wiedzę dotyczącą mechanizmów nacisku na urzędników, radnych. Bardzo chciałabym, żeby efektem tego szkolenia, oprócz zdobycia konkretnej wiedzy, było zsieciowanie się watchdogów w całym kraju. Bardzo zależy mi na tym, żeby być kompetentną i skuteczną, ale też lubianą watchdoginią w moim mieście.